Hej, hej, w tym odcinku znów będzie o teście, ale o teście inaczej, ponieważ kilka dni temu natknęłam się na ciekawy test, znów sprawdzający wiedzę z zakresu poprawnej polszczyzny, tyle że ten test wydał mi się naprawdę trudny i uznałam, że o kilku słowach, o które nas w tym teście pytano, warto opowiedzieć, więc opowiem. Zapraszam! Zacznę od słowa wybuchnąć, bo w teście pojawiło się następujące pytanie. Jaka jest poprawna forma czasownika wybuchnąć w rodzaju żeńskim w czasie przeszłym? I odpowiedzi. A. Wybuchnęła. B. Wybuchła. C. Obie formy są poprawne, użycie zależy od kontekstu. D. Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna. Muszę przyznać, że odpowiedź z tym kontekstem mnie zmyliła, ponieważ ja chyba całe życie uczyłam się, że po prostu obie formy są poprawne. I wybuchnęła, i wybuchła. A to, że częściej mówimy bomba wybuchła niż wybuchnęła, to jest kwestia raczej pozajęzykowa. Natomiast autor tego testu uznał, że podział jest wyraźny. I zawsze mówimy bomba wybuchła, a z kolei wybuchnęła płaczem, wybuchnęła śmiechem. Z jednej strony zgadzam się z tym, ale z drugiej. Przecież chyba nic się nie stanie, jeśli powiemy wybuchła płaczem, wybuchła śmiechem. Tak? Może jednak nie komplikujmy tej sprawy. Ja nie będę tego komplikować, tym bardziej, że straciłam przez to punkt. Uznajmy, że ten podział rzeczywiście jest wyraźny i działa. Podsumowując to zagadnienie, stwierdzam, że zarówno forma wybuchła, jak i wybuchnęła to formy poprawne, z tym, że formę wybuchnęła należy zarezerwować dla istot żywych, na przykład grupa osób wybuchnęła płaczem albo publiczność wybuchnęła śmiechem. I kolejne pytanie, czy wiesz, jak brzmi rzeczownik żmija w celowniku w liczbie pojedynczej? Tutaj nie ma większej filozofii, po prostu ten rzeczownik brzmi żmii przez dwa i. Co tu dużo mówić, trzeba to zapamiętać. Po prostu. Tak jak inne zasady ortograficzne, po prostu trzeba zapamiętać. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, że słowo żmija jest podobne do słowa szyja. Dlatego, że w słowie szyja mamy taką grupę i, taką cząstkę i, a w słowie żmija mamy cząstkę i. I kiedy tworzymy celownik, to te a oczywiście wywalamy z końca, natomiast wywalamy też joty z końca i wstawiamy i na miejscu tej joty. Stąd formy szy i żmi. I jestem pewna, że teraz to wszystko świetnie zapamiętacie. No, nie znoszę zasad ortografii, serio, nie znoszę. I teraz kolejne pytanie dotyczące kolejnego dziwnego słowa. A pytanie brzmi tak. Czy wiesz, jak brzmi forma rzeczownika statua w dopełniaczu w liczbie pojedynczej? I odpowiedzi. Statuły, statui, statuy. Poprawne są odpowiedzi B i C. Pamiętam, że w szkole ktoś mnie kiedyś zapytał, czy wiem, jak brzmi dopełniacz słowa statua. Więc ja niewiele myśląc odpowiedziałam statuły. No i oczywiście dowiedziałam się, że nie, bo poprawna forma to statui. Wydaje mi się, że ktoś jeszcze później mi to powtórzył, więc ja przez dłuższy czas żyłam, będąc przekonana, że poprawna jest jedna forma, statui. Na szczęście na chwilę przed tym, jak natknęłam się na ten test, dowiedziałam się, że poprawne formy są dwie, bo poprawne formy są dwie, możemy mówić statui i statuy, ale myślę, że nie jest to tak oczywiste dla większości, ponieważ kiedy opublikowałam ten test na fanpage'u, to rzeczywiście mnóstwo komentarzy waszych dotyczyło tego, że jesteście zaskoczeni, że obie formy są poprawne. I kolejne zaskakujące pytanie. Jak brzmi dopełniacz liczby mnogiej rzeczownika rwa? A. Rwew. B. Rwów. C. Rwy. D. Rew. Poprawna odpowiedź to odpowiedź D, czyli rew. Mianownik, kto co, te rwy, dopełniacz kogo czego, nie ma tych rew. I zastanawiałam się, z jakim słowem mogę to zestawić, żebyście to na dłużej zapamiętali. I wpadło mi do głowy jedno słowo, ale nie będę ukrywać, że mam z nim problem, ponieważ jakiś czas temu przeczytałam na swój temat opinie, w których ktoś stwierdził, że nie mam klasy, jestem niewychowana, wykładowcy pewnie się za mnie wstydzą, ponieważ używam języka potocznego i
używam wulgaryzmów, a właśnie to słowo, które mi przyszło do głowy, to jest wulgaryzm. Wy pewnie powiecie, żebym się takimi opiniami nie przejmowała, po co to czytam, po co się przejmuję, ale jednak czasami zaczynam się zastanawiać, w którą stronę iść, kiedy dużo starsi ode mnie ludzie łapią się za głowę, słysząc to, w jaki sposób posługuje się polszczyzną, więc to nie jest takie łatwe, żeby to tak olać strumieniem prostym. Natomiast dochodzę do wniosku, że w moim programie najważniejsze jest to, żebyście Wy zapamiętali jak najwięcej poprawnych form. Więc słowo, które przyszło mi do głowy, to kurwa. Kurwa odmienia się tak samo jak rwa. Mianownik kto co rwa, mianownik kto co kurwa. Rwy, kurwy. Rwie, kurwie. Rwę, kurwę. Teraz to na pewno to zapamiętacie. Podobnie, ale nie identycznie jest ze słowem tło. Ktoś mnie nawet kiedyś o to zapytał, jak brzmi dopełniacz w liczbie mnogiej słowa tło. A brzmi on teł. Mianownik kto, co, te, tła. Dopełniacz kogo, czego nie ma tych, teł. Podobnie, ale nie identycznie jest ze słowem kra. Mianownik kto, co, te, kry. Nie ma tych, kier. Jak gier. Nic więcej w tym teście mnie nie zaskoczyło, więc reszty nie będę omawiać, natomiast link do całego testu znajduje się w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że odcinek Wam pomógł, a przede wszystkim ustrzegł Was przed kłopotliwymi sytuacjami, kiedy ktoś kiedyś w przyszłości zechce Was zaskoczyć. Teraz się nie dacie. A jeśli zastanawiacie się, ile punktów zdobyłam, rozwiązując ten test, to odpowiadam 9, ponieważ, jak wspomniałam wcześniej, jedna odpowiedź wybuchła. To może teraz suchar, żeby się weselej zrobiło, bo się zrobiło trochę smutno. Suchar będzie taki zwierzęcy. Po co kotu telefon? Żeby miał. Jeszcze się Wam czymś pochwalę. Dostałam dziś książkę od Radosława Kotarskiego. Nawet unboxing został opublikowany na moim snapie. Unboxing, kto to w ogóle wymyślił? I z książką dostałam lupę. Nic nie widać. Ale dzięki Radosław, przeczytam.